Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno 12 i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Nie potrafię słuchać tego słowa bez kontekstu tego dialogu, który Pan z nami prowadzi, tego słowa, które było wczoraj, kiedy Chrystus skrutował mnie i pytał się mnie, jak przeżywam moje chrześcijaństwo. I zapraszał mnie do tego, żebym w czasie tego Wielkiego Postu, w czasie tej podróży, tych świętych 40 dni, przeszedł od tej postawy rozumienia tego daru, który otrzymałem, wybrania, które otrzymałem, od rozumienia tego jako jarzma, które zostało mi narzucone, przepisów, nakazów, zakazów, tradycji, tak wolno, tego nie wolno. Ale przeżywał ten dar tego wybrania jako relację z Ojcem, żebym odkrył relację z Ojcem, że mam Ojca w niebie i żebym z tego bycia niewolnikiem wobec Boga, który ciągle musi zasługiwać, który ciągle przychodzi do Niego, żeby Go o coś prosić, stał się synem i zamieszkał w domu na zawsze, żebym miał śmiały przystęp do Niego, mógł rozmawiać z Nim szczerze o tym, co się dzieje w moim życiu, bez lęku, bo mam Ojca w niebie, który mnie kocha. I żebym mógł żyć, przyjmując to, co On dla mnie ma, a ma dla mnie Ducha Świętego. Zawsze ma dla mnie Ducha Świętego to, co jest dobre. Żebym przeżywał też te relacje między nami jako relacje braterskie. Jesteśmy braćmi. I żebym był uczniem. Myślę, to była ta ostatnie słowo, które wczoraj przychodziło, że nie nazywajcie nikogo mistrzem, macie tylko jednego nauczyciela i mistrza. Żebym nie chciał być nauczycielem dla innych, pouczać cały świat, tylko żebym stał się uczniem i szedł za Chrystusem. A uczeń jest tam, gdzie jest jego mistrz. Powiedział Chrystus: tam, gdzie ja jestem, tam będzie i mój uczeń. Żebym widział moje życie jako taką misję, jako drogę ku temu, żeby stać się Chrystusem. Chrystus potrzebuje dzisiaj tutaj ciała na tym świecie, żeby mógł być obecny, żeby mógł dawać swoje życie na okup za wielu.
żeby mógł przynieść życie, zbawienie ludziom, że nie jestem tutaj po to, żeby ratować moją małą duszyczkę i mieć święty spokój, tylko że moje życie ma o wiele głębszy wymiar. Takie było to słowo wczoraj, zmiana tej perspektywy. I dzisiaj przychodzi dalsze to pytanie, bo przychodzimy z naszego życia i wiele razy to słowo, które dzisiaj przychodziło z księgi proroka Jeremiasza, dotyczy się nas, nie? Przychodzimy z różnych prześladowań. Niegodziwi rzekli, chodźcie, uknujmy zamach na Jeremiasza. My też możemy tutaj przychodzić nie wiem, to jest słowo, które szuka nas. Ja ufam, że Duch Święty wam to tłumaczy. Możemy powiedzieć, że się uwziął mąż na mnie, albo żona, albo dzieci, albo rodzice, albo nie wiadomo, szef pracy. Albo Bóg się na mnie uwziął, bo przychodzi z jakąś chorobą albo z jakimś niepowodzeniem i przychodzimy, że czujemy się, że uknuli na mnie zamach na moje życie. Tak fajnie, a tutaj nagle i w kontekście tego słowa, tego naszego życia, z którym przychodzimy na tą Eucharystię, bo to jest wieczorna Eucharystia, czyli ja nie za bardzo lubię wieczorne Eucharystie, powiem wam szczerze. Wolę rano zaczynać dzień od Eucharystii. Nie? Prosić o chleb, mówić, bądź wola Twoja, zanim ten dzień się rozpocznie tak na dobre. Wieczorem to już mogę dokonywać pewnej retrospekcji, jak to wszystko się odbywało, czy ta modlitwa rano, Ojcze nasz, się zrealizowała w ciągu tego dnia, czy nie. Ale Pan Bóg daje nam taką sytuację, taką rzeczywistość. Widzę, że to jest dobre. Więc przychodzimy, może cały ten dzień upłynął, może przychodzimy z tymi różnymi doświadczeniami, że powzięli pewien zamysł, zamachu na nasze życie, że wydaje nam się, że nasze życie wiele razy było wyrywane z nas. Żądali od nas duszy, serca, czasu, pieniędzy. Znowu czegoś chcieli. Może ta cała sytuacja sprawia, że nie możemy żyć w spokoju. Wojny duże i małe. I teraz przychodzimy na tą Eucharystię, gdzie Chrystus daje nam samego siebie. Gdzie to słowo, które rozpoczyna dzisiejsza Ewangelia, o tym Synu Człowieczym, który zostanie wydany. I będziemy dzisiaj słuchać, że to się dokonuje dziś tu. Chrystus tej nocy, kiedy dobrowolnie wydał się na mękę w czasie tych słów konsekracji, prawda? I tak będzie przychodził, kiedy będzie nam pokazywał tą tajemnicę swojej miłości do nas. Nie tylko będzie pokazywał, jaką ma miłość do nas, ale będzie nam dawał siebie. To się staje. Dzisiaj będzie się wydawał. I wobec tego wydarzenia przychodzi to pytanie tej mamy synów Zebedeusza. Czego pragniesz wobec tego słowa? Widzimy, że kiedy Chrystus objawia swoje serce, i mówi o tym, dokąd zmierza, że zmierza do Jerozolimy i że będzie wydany. 3 razy Chrystus to mówi uczniom. Za pierwszym razem Piotr mówi, Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Broń Boże, żeby to na Ciebie przyszło. Za drugim razem uczniowie kłócą się, kto jest najważniejszy, największy. A za 3rzym razem przychodzi mama synów Zebedeusza, tu u Mateusza, i prosi, żeby jej synowie zasiedli po lewej i po prawej stronie. Ciągle są te pragnienia. Może takie są pragnienia i też w nas, wobec tych zamachów na nasze życie, których doświadczyliśmy dzisiaj. To przychodzimy dzisiaj do Chrystusa, który objawia nam tą tajemnicę Jego bycia mistrzem i nauczycielem. Po co przyszedł? Kim jest nasz nauczyciel, którego jesteśmy uczniami? A jeżeli jesteśmy uczniami, to uczymy się od Niego. Chcemy stać się jak nauczyciel, nie?
mieć tą samą postawę wobec świata. Może na to pytanie Chrystusa dzisiaj, czego pragniesz, mówimy, żebym zasiadł po lewej i po prawej stronie, to znaczy, żebym triumfował. I te pragnienia mamy, żeby mój mąż się nawrócił, żona przestała być taka znerwicowana, żeby miał więcej pieniędzy, żeby miał zdrowie. Na końcu chodzi o to, żebym tutaj na ziemi, w moim życiu triumfował, żebym był na górze, na tronie siedział wobec tego, co Chrystus mówi. Nie wiem, to jest pytanie, które przychodzi do mnie. Myślę, że do każdego z nas, jak tu jesteśmy. Czego oczekuję od Chrystusa dzisiaj na te wszystkie zamachy na nasze życie? Także w kontekście tej wojny. Czego pragnę dzisiaj? O co proszę? Jezus się pyta, czy możecie pić kielich? Oni mówią, możemy. My też mówimy, możemy. I faktycznie dzisiaj ten kielich będzie przychodził do nas. Chrystus będzie nam dawał swoją krew, ten kielich, który pije Chrystus. Ale ten kielich jest na odpuszczenie grzechów, a potem przychodzi to słowo, to czyńcie na moją pamiątkę. Jakby nam pokazując, co to znaczy. Co to znaczy jest pić z tego kielicha, mieć udział w ciele i krwi Chrystusa tutaj. To, o czym potem Chrystus mówi do swoich uczniów, nie? Że ten, kto chce być największy, niech będzie sługą, niewolnikiem wszystkich. Że te wszystkie zamachy na nasze życie są dla nas okazją, żeby się życie objawiło. Żeby to życie, które otrzymujemy na Eucharystii, życie Chrystusa w nas się przelało na tych, którzy są obok nas. Bo nie, Chrystus mówi do apostołów, to mnie tak poruszyło, nie moją rzeczą jest dać miejsce po lewej i po prawej stronie. Wiemy, kto był po lewej i po prawej stronie Chrystusa, gdy był ukrzyżowany, prawda? Nie było ani Jakuba, ani Jana. Wszyscy apostołowie uciekli. Byli dwaj złoczyńcy. Bo to jest miejsce, które przydziela Bóg po lewej i po prawej stronie swojego Syna. I teraz, kiedy pomyślimy o tych wszystkich, którzy czyhają na nasze życie, którzy są złoczyńcami po lewej i po prawej naszej stronie, to jest ten znak, któremu sprzeciwiać się będą. Tego, który bierze na siebie grzechy, który umiera, mówiąc, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I ten złoczyńca, jeden z nich, to jest zawsze ta tajemnica, jeden z nich widząc to, mówi, Jezu, weź mnie ze sobą. I Chrystus mówi do niego, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Ale patrząc się, w jaki sposób Chrystus dokonuje swoje życie, jak daje swoje życie, jak nie przeklina, jak nie walczy, jak nie złorzeczy. To jest to, co dzisiaj też w tym pierwszym czytaniu było, prawda? Chodźcie, uknujmy zamach na Jeremię, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Jeżeli on jest kapłanem, a Chrystus jest kapłanem, tym nowym kapłanem, który nie daje jakiejś ofiary z czegoś, tylko daje swoje życie w ofierze. I my zostaliśmy ochrzczeni, żeby być kapłanami, prorokami i królami. Kapłanami, którzy są gotowi, wstawiając się za świat, dawać swoje życie. Prorokami, którzy widzą rzeczywistość taką, jaką jest, widzą cierpienie tych ludzi, którzy atakują, którzy czynią rzeczy okropne, widząc prawdziwego nieprzyjaciela, z którym nie toczy się takiej wojny jak z ludźmi. To jest takie słowo, które dzisiaj przychodzi. Może dzisiaj słuchamy tego słowa i niczego nie rozumiemy. Może nas to w ogóle nie interesuje. Nie po to tu przyszliśmy. Może. Nie wiem. Ale ufam, że to słowo szuka. Szuka tych, których Bóg wybiera. Których wybiera,
żeby mogli słyszeć to słowo: idę do Jerozolimy. I żebyśmy my mieli to, wzbudziło w nas to pragnienie, że dzisiaj tak naprawdę jestem daleki od tego słowa, żeby być nie po lewej i po prawej stronie, ale być tam, gdzie Chrystus. I żeby pozwolić, żeby Bóg dał po mojej lewej i po prawej stronie złoczyńców, którzy czyhają na moje życie, żeby patrząc się na to, w jaki ja sposób reaguję, dając swoje życie, będąc prorokiem, mając tą mądrość krzyża, sprawił, że będą się nawracać, że będą mówić: Ty prawdziwie jesteś Synem Bożym i mogą dostąpić życia. Będą mogli dostąpić pojednania z Bogiem, nie przez wielkie słowa, ale przez to, w jaki ja wkraczam w to umieranie ożywiające. Takie słowo dzisiaj. Kto ma uszy, niechaj słucha.